Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry, oczywiście jaką jest Pokémon Fire Ash. I dzisiaj, tak właściwie to dopiero dzisiaj zaczynamy przygodę z piątym regionem. Jesteśmy, słuchajcie, w regionie Unova, a jak żeby inaczej, piąta generacja, dokładnie w Nuwema Town. Świetnie, rozejrzyjmy się po mieście, jak tutaj to wszystko wygląda. Muszę, wiecie co, no, szukać jakichś poksów, coś w tym stylu. No bo na razie tylko Pikachu, no i oczywiście Pikachu troszeczkę za silny, co nie? No ale zobaczymy. Może za chwilę już do naszej drużyny dołączą pokemony z niższymi poziomami. Więc nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę. A ja się teraz chcę skapnąć, czy tylko jeszcze mam Lucky Egga. Lucky Egg. Czy jest ten przedmiot? To jest ważne. Dobra, Lucky Egg jest, więc okej, easy. Będzie, o nie, i znowu pozamykane drzwi. No, w grach Pokémon pozamykane drzwi, przecież tu zawsze można wchodzić do każdego. Jesteś z Kanto? Nie spodziewaj się zobaczyć żadnego znajomego Pokémona. Ojejku. Ej, zaraz. Aha, nie wchodź do pokoju mojego syna. Ojejku, no w Pokémonach zwykle można wejść wszędzie, do każdego miasta. A tutaj? Jak mi od razu zabraniają. Trips House. Okej, okay, to też zamknięte. No dobra, czyli oni już pewnie, wiecie, pewnie wyruszyli na przygodę. O, witaj Funowa. Expressure dostałem, ej, to już trzeci. Ja cię... Ludzie, to jest ten Pokémon, dokładnie, pamiętam jak oglądałem pierwszy odcinek Sunowy i oprócz tego, że mnie wkurzył oczywiście ten Pikachu, który potem, wiecie, był tam słaby i w ogóle jakoś go strasznie tego Pikachu Asha zrobili słabego, ale no i w ogóle ten Ash niestarzający się, to, ale już olejmy to, pojawił się od razu w pierwszym odcinku legendarny Pokémon, legendarny Zekrom, ale ten jest na 25 poziomie. Pamiętam, że no miał właśnie taki pojedynek, on chyba walnął tam piorunem, że tam Pikachu dostał trochę z elektryczności, my możemy Zekroma rozwalić. Teoretycznie mógłbym go nawet złapać według tutaj gry, ale nie korzystamy z tego. Proszę bardzo, świetnie. Świetnie. No to co, wejdźmy tutaj do laboratorium profesorki. O, jest już Oak. To brzmi jak fantastyczny plan. I co, zgadzasz się z nim? Och, jesteś tutaj aż. To jest profesor Juniper, moja stara znajoma. Witaj, Funowie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Jeżeli potrzebujesz czegoś, to śmiało pytaj. I teraz Oak, tak. Profesor Juniper i ja... aha, dobra, on zamierza tutaj trochę po prostu posiedzieć, zanim wróci do domu, jasne. Jak najbardziej. A czemu, czy ja się, nie wiecie, no nie pójdę na jakieś wyzwanie sal, no jak najbardziej. Jak najbardziej zamierzam to zrobić. Czemu by nie? No dobra, ej, a tu są jakieś nowe Pokédexy? A nie, to są tylko, to są zwykłe Pokédexy. Mój jak widać się nadaje. Nie ma co korzystać. No dobra, czy o nie, włączyłem Max Drippela. To był chyba błąd, bo lepiej mieć go wyłączonego. O, koleś może posłuchaj, żeby trenować Pokémony. Ej, nie, no naprawdę, muszę chyba, żeby ten Max Drippel przestał działać. Bo będę musiał łapać Pokémony w trawie. Kim ty jesteś? Ty jesteś Trip. Trip? Nie ogarniam tego gościa, ale to był jego dom. Skończyłem już z moimi rysunkami. Ach, nie jesteś stąd, jesteś z Kanto. Aha, nienawidzę być jednym z tych, który to mówi. Aha, pozwól, że ci pokażę. Koleś myśli, że jest lepszy od nas. No nie wierzę, typie. Kto... Snivy? Czy to jest ten pojedynek w anime, w którym Ash przegrał jego potężny Pikachu z trenerem, który dopiero co dostał Snivy? Bardzo możliwe. I tyle, Trip, naprawdę. To wszystko? Aha, jak, tak jak mówiłem, nie ma zbyt wiele się od czego uczyć, czyli naprawdę Ash przegrał ten pojedynek, że on tak gadam. Lepiej wracaj do domu. Nie, no proszę cię, aż ty nie rozczarowuj, że ty przegrałeś z takim Pokémonem, bo to aż wstyd. To jest droga numer jeden. Jest też droga numer jeden w Kanto? Jesteś pewny? A właśnie, bo słuchajcie, ogólnie zawsze jak szło od Kanto, to wiecie, zaczęła się tam, była droga numer jeden, potem w Johto była już tam 20 któraś, potem tam, wiecie, 40, 60, szło wszystko do przodu, a w Unowie znowu zostało wszystko wyzerowane. Stwierdzili, że nie chcą znowu jakichś nie wiadomo jak dużych cyfr i po prostu wyzerowali to. O nie, czekajcie, tutaj muszę, dobra, muszę trochę pochodzić, bo tam już widzę pewnego Pokémona, ale zanim aż zdobył tego Pokémona, to aż zdobył kogoś jeszcze innego. Więc muszę trochę połazić, żeby ten Max Ripple przestał działać. No żałuję. Dobra, przestał działać, już kolejnego nie aktywuj. Słuchajcie, pierwszy Pokémon, którego aż zdobył w tym regionie, to nie był Wubat. Nie, to nie był Wubat. Nic z tych rzeczy. To był Pidaw, ale to musi, słuchajcie, aż zdobył Pidawa płci
płci żeńskiej, więc musimy takiego. O, ale patrzcie, przynajmniej dostaję dużo, dużo, dużo nowych Pokemonów. Patraty, łubaty, pidawy. Dużo, dużo wszystkiego, sporo, ale no, jak na złość na razie. No nie chce się trafić ten pidaw żeński, no bo, no mówię, bo niestety wiecie, tutaj płeć ma znaczenie, ponieważ pidaw żeński różni się wyglądem od tego męskiego. O, Deerling, nawet Deerlingi oczywiście zależnie od pory roku. Normalnie w piątej generacji wprowadzili właśnie coś takiego jak sezonowość, te pory roku zmieniające się te sprawy. Tutaj nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działać. Może zależnie od lokacji będą różne Deerlingi. Przekonamy się zresztą. Ej, no nie róbcie sobie żartów. No pidaw, no chodź tutaj, gdzie ty jesteś? No muszę złapać tego pidawa. Dobra, jest pidaw płci żeńskiej. Super, super, trafił się w końcu. Ileż można było czekać. Dobra, rzućmy, słuchajcie, oczywiście pokebolem. Mam ich tyle, że myślę, że jakoś się uda. Aż ty kurczę, no może się nie uda. Ale dobra, niech mnie tam dotknie, może wiecie, jak użyję jakiegoś fizycznego ciosu, to akurat się sparaliżuje i będzie jakoś to wyglądało. Ojejku, już widzę, że to łapanie nie będzie takie proste, ale no nie ma czym obić tego Pokemona. Ja cię kręcę, dobra, dawaj dalej. Nie po to kupiłem 99 Pokeboli, żeby sobie nie złapać tego Poksa. Wiem, że ktoś powie, rzuć Ultrabolem, ale no chciałbym złapać go w Pokebola. Czy to jest tak dużo? Czy ja tak dużo chcę od życia złapać tego Poksa w Pokebola, a nie w Ultra, Great Bola czy cokolwiek innego? O, może rzucę w Master Bola, haha. Nie, za to byście mnie wszyscy zniszczyli, jakbym rzucił na Pokemona z czwartym poziomem Master Bola. O, złapał się, cudownie. Pidaw, słuchajcie, pierwszy zdobyty ten Pokemon. Ja już sobie tutaj włączam program do losowania ksywek. Pokemon oczywiście Normal Flying, bo aż zawsze musi mieć Pokemona Normal Flying, a jakżeby inaczej. Te Pokemony żyją w miastach, o, tutaj nie do końca. Bo to są takie gołębie w sumie, wiecie, pidawy to takie trochę gołębie. Dobra, słuchajcie, już sobie włączamy listę wspierających. Czy chcę nadać ksywę? Oczywiście, że tak, dobra. Mieszamy i, moi drodzy, wybieramy. Bum! Gal Anonim! Gal, gratulacje dla ciebie, zostajesz pidawem. Ja myślę, że fajny Pokémon. Why not? Myślę, że akurat, znaczy, no dobra, no można powiedzieć, że to jest taki, wiecie, Pidgeot, że to jest taki Noctowl, że to jest taki Swellow, ale i tak uważam, że dobry Pokémon, bo zawsze taki się przydawał Oshowi, zawsze się sprawdzał, więc bardzo, bardzo dobrze. Chociaż Pokémon żeński, ale no wierzę jak to Gal jest. dobra, Gal Anonim, gdzie tu jest? Nie umiem, nie widzę co gdzie jest, dobra, Anonim, jest wszystko się zgadza, idealnie wymierzone. Gratulacje zostanie pidewem, bo tu już zaraz, słuchajcie, kolejny Pokémon na naszej dróżce. Aż sobie damy chyba Gala na pierwsze miejsce. W ogóle zobaczmy jego naturkę. Nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza, ma super luck, częściej wchodzą kryty. Czy to jest chyba abilitka, którą też ma Absol, co nie? Pasuje mi. I ta naturka, która nie zmniejsza fajnych statystyk, też dobrze. I tu jest, słuchajcie, Ashawat. I Ashawat po prostu chce do mnie dołączyć. O, wygląda na to, że Ashawat już należy do profesor Juniper. Chodźmy spytać się jej o to, czy nam pozwoli chyba wziąć tego Pokemona. Bo ten Ashawat może tak było, że on uciekł, coś w tym stylu. No, teraz pidaw się trafił, super, po prostu szanuję tę grę. Tak to chciałem go, to nie trafiał się, teraz nagle od razu się trafił, co nie? Kurczę, on jest, ten jest szybszy, ale dobra, dajemy radę. Pierwsze expy niech wlatują. Potrzebne jeszcze wiem, że trzeba mu dać już najlepiej właśnie tego Luckiego. Dobra, trzymaj. Przydałoby się więcej tych Luckiego'ów niż wiecie, XP Share'ów. No dobra, ale leczyć to chyba tutaj nie mogę. Dobra, profesorko, mam do ciebie sprawę. Znalazłeś się Ashawata? Tak, ten maluch powinien należeć do początkujących trenerów. Ale jeżeli bardzo chcesz, możesz go wziąć. Oj, oczywiście, że chcę. Tu mogę leczyć? O, mogę leczyć Poksy, super. Od razu dobre miejsce na trening, co nie? Dobra, Ashawaci, gdzie ty tam jesteś? Gdzieś ty się tam schował? Jak najbardziej możemy wziąć się do naszej drużyny. Czy chcemy go wziąć ze sobą? Oczywiście, że tak, Ashawata można nazwać, więc no dzisiaj to będzie, słuchajcie, dzisiaj już w pierwszym odcinku coś czuję, że dużo osób zostanie Poksami. Więc dobrze, losujemy po raz kolejny. Piotrek Kisielski, Piotrek, gratulacje, zostania Ashawatem. No nazwę tak jak masz na imię, bo wiecie, całe imię i nazwisko się nie zmieści, ale Piotrek, no mam nadzieję, że z Ashawata się ucieszysz. Chociaż mnie bolało, słuchajcie, to, że tak naprawdę mało który Pokémon Ashowi ewoluował w tej unowie. No ze starterów to tylko Tepig, bo Ashawat i Snivy, wiecie jak to jest.
Ale Piotrek, gratulacje dla ciebie. Mam nadzieję, że się sprawdzisz. Sprawdźmy naturkę od razu. Znowu, która nic nie zmniejsza, nic nie zmniejsza. Okej, okay, nie jest źle, narzekać nie będę. Spoko, może być. O kurczę, i to jest ona, słuchajcie. Czy to jest Iris? Dokładnie. Hej ty, co ty tutaj robisz? Dlaczego patrzysz na mnie w ten sposób? Co? Myślałeś, że moje włosy to Pokémon? Ej, serio? Aż myślał, patrząc na jej włosy, że to jest Pokémon? Lol. Tak, to koniec. Przygotuj się na walkę. A, czyli uraziliśmy dumę Iris i ona obrażona teraz z nami walczy i Axiu. Owszem, ona miała Axiu potężnego smoka od razu jako... Oż ty podły! Ten Axiu, słuchajcie, ma Dragon Rage'a, który bierze 40 HP. Moje przekleństwo normalnie znowu. Dobra, dawaj Aquajeta. Wiem, że not very effective. O nie, nie! Masakra, Axiu zniszczył moje Pokémony. Pikachu, idź ty. To jest nieuczciwe mieć Pokémona na drugim poziomie z Dragon Rage'em. Chociaż w jednym nuzlocku już się to niestety trafiło. O, i Excadrilla ma jeszcze. Dobra, już się bałem, bo wiecie, na niego on jest Pokémonem ziemnym, na jego elektryczne ciosy nie działają. Dobrze, że mamy chociaż coś stalowego, chociaż not very effective, no ale wiecie. W ogóle Excadrill na 5 levelu. Coś tu oszukujesz, Iris. Jakim cudem on jest na 5 levelu po ewolucji już? To jest niemożliwe normalnie. Okej, okay. Tak, to było ostrzeżeniem. Tak, ale nie obrażaj tam ludzi od Pokémonów. Co ty sobie myślisz, dzieciaku? Ojejku, ale się obraziła normalnie. I dotarliśmy, słuchajcie, do Akumulatown. Normalnie w grach zawsze tutaj jest ta przemowa, co nie? Przemowa Team Plasma. No tutaj pewnie Team Plasma się nie pojawi w tej grze. Coś tak obstawiam. W Unowie mamy nasze markety wewnątrz centrów Pokémon. To w ten sposób jest więcej przestrzeni w mieście. Spoko, rozumiem, szanuję. Why not? Why not? A i w ogóle to sobie zrobimy tak chyba, że... Słuchajcie, zrobię tak. Dam sobie Stiemów. Mam gdzieś tego Skaldzika, co nie? Dobra, gdzie jest Skald? Gdzie jest Skald? Trzeba czegoś fajnego nauczyć tych moich poksów. W ogóle właśnie może... A ja Skydropa mogę nauczyć. Naszego... A, jeszcze nie. Ale Skaldzik jest. Jego to chyba nauczymy. A Szałacika, świetnie. On ma i tak lepszy specjalny atak, więc Aquajet ma priority. No w sumie było trzeba być Razor Shellem zamiast Water Gunna. Myślę, że to dobry wybór. Od razu jak mamy poksy, wiecie, dajmy im jakieś fajne ruchy. Niech potrafią z czegoś nawalać. Na przykład Shadow Claw, może się ktoś nauczyć? Niestety, chociaż no, w tych pierwszych formach to często Pokémony no nie uczą się niczego tam znowu mega specjalnego. Ej, ale Juterna to chyba można nauczyć naszego ptaka. Tak jest, Gal może się go nauczyć, świetnie. Dobra, co ja tutaj jeszcze mam takiego fajnego? Air Slash, o, to się niech się uczy. I, o, nawet Ashawat się uczy, co ciekawe. Tylko czy chcę go uczyć? A nie wiem, w sumie. Steel Wing, o, kolejny taki cios, który dokładnie... Gal od razu będzie miał, wiecie, pełny moveset już zrobiony. Zamiast tego Growla, myślę, że jest nie najgorzej. Jeszcze coś zamiast Gasta i w ogóle będzie świetnie. Jak mamy Air Slash, to po co mi tamto, co nie? Tylko nie wiem, czy coś jeszcze takiego fajnego tutaj jest, co on mógłby poznać. No wątpisz, Smackdown? Nie, tego ciosu, nie, dlaczego pomyślałem, że on tego ciosu się uczy? Nie. Earthquake, dobra, nic więcej, ludzie, nie zmieniamy. Co nie? Dobra, tutaj nic więcej nie mam. Aha, on nam mówi o tych przedmiotach do ewolucji, zawsze jest ktoś taki, kto nam coś tam tłumaczy. Ale nie potrzebuję, wiesz co, dzięki, nie. Tutaj jakie dziwne wejście do tego domku, co my tutaj mamy? Zespół R, oż kurde, co to za pytanie, ej dobra, tego to się nie spodziewałem. Porwali chyba Pokémona, porwali te piga. Oż ty. Dobra, powiem wam, że oni, nie wiem ile oni Pokémonów mieli. Tak, ten Tepig jest nasz. Nie wiem, czy oni w Unowie pozbyli się Pokémonów, czy mają jakieś same nowe, mają tylko jednego poksa. Jest nim Wubat. To oni naprawdę pozbyli się wszystkich innych poksów. Bo oni chyba dopiero po czwartej genie tam pozbyli się, ale tak, no dobra, no pozbyli się ogólnie większości poksów. Niech to nas teraz interesuje. Dawaj go Ser Slash. On ma też Ser Slasha, wow. Kurczę, trochę boli. Wiecie co, ja chyba zmienię sobie na Pikachu, niech on już załatwi tego Wubata. Chciałbym, żeby Gal zdobył trochę tego expa, a tak to może no nie wyjść nam tu najlepiej. Dawaj Elektrobola, Pikachu. Jakoś trzeba sobie radzić. Musimy trenować Pokémony, to jest bez wątpienia potrzebne. No i proszę, Jesse i James znowu, zespół R znowu błysnął. I jest tutaj Tepig, który chce do nas dołączyć i oczywiście akceptujemy go, słuchajcie. I no normalnie trzy Pokémony w pierwszym odcinku takim typowym Sunowy, no to się chwali. Dobra, losujemy więc moi drodzy dalej.
I tym razem Glony, gratulacje z zostania Tepigiem. Też fajny Pokémon. I to jest jedyny starter w tej generacji, który ewoluuje. Co prawda nie w ostatnią formę, ale chyba w tego Pignite'a. Tak się nazywał. Dobra, no nasz skład coraz pełniejszy, z każdą dosłownie chwilką. Spoko, jeszcze pójdę sobie szybciutko uleczyć poksy, bo... Aj, sprawdzimy oczywiście naturkę. Ciekawe, czy znowu będzie naturka, która nic nie zmniejsza, nic nie zwiększa. Bo na razie tylko takie mi się trafiają. O nie, tutaj mamy zwiększenie special defa zamiast defa. No takie wiecie, no dobrze, że nie zmniejsza ataku fizycznego na przykład. Spoko. Dobra, co my tu mamy? To jest takie miasto trochę na wzgórzach, co nie? Zawsze takie, tak mi się kojarzyło. Co my tu mamy? Nic ciekawego chyba. Tak, zdobądź tak wiele Pokémonów, jak tylko potrafisz. W końcu o to chodzi, wiecie, że zawsze tam było hasło Pokémonów, złapię wszystkie, chociaż aż to za bardzo w sumie nie słuchał się tego, bo nie złapał jakoś dużo Pokémonów. Wiecie, nie było tak, że łapał każdego, kogo popadnie. O, Pokébola dostaje, wow, dzięki, no niesamowite, niesamowite. O, a ten koleś mówi, że była grupa zwana jako Team Rocket. Pewnie by nas nie przepuścił dalej, gdybyśmy nie pomogli tutaj. Więc okej, musimy, słuchajcie, powolutku zbliżać się do pierwszego miasta. No najlepiej jakbyśmy tutaj rzeczywiście w trawie też trochę powalczyli. Zawsze trochę tego doświadczenia się przydam. Aha, twój patron nie chce przegrać. No zobaczymy. Który poziom? Wow, siódmy. No nie najgorzej. I ten tak, no ale nasz Air Slash chyba troszkę mocniejszy, myślę. Dobra, brawo Gal. Na razie Gala trenujemy, niech on się stanie tutaj potężny. W ogóle muszę zobaczyć moveset Tepiga. Co on tam, czym on nas tam może właściwie zaskoczyć? Czy on ma jakieś fajne ciosy ogniste, jak miotacz ognia na przykład? Ma miotacz ognia, ma Ember Flame Charge, który przyspiesza. No dobra, no nie jest źle. I on ma zwykły, czekajcie, atak chyba lepszy. O, lepszy zwykły atak, no tak. Okej, spoko. Co tu jeszcze na naszej drodze? Pidawy. No już nasz Pidaw versus inne Pidawy, to widać, że bez szans inne, świetnie. Ale dobrze, niech Gal trenuje. Bo potem będzie ciężko na odznace, szczególnie, że teraz odznaka, z tego co kojarzę, to będzie, słuchajcie, odznaka, w której trzeba walczyć aż chyba z trzema liderami. Będzie się działo. A, czy jestem gotowa na walkę w sali? No zaraz przekonamy się. Purloin, fajny Pokémon. No, w sumie tam miałem Juterna, było trzeba jego użyć, ale nie, bo wtedy exp nie pójdzie tylko dla Gala, a on ma na razie Lakiego, niech on trenuje. Głównie o to chodzi, świetnie. Dobrze jest. Coś tu ukryte jest? O, ból ukryty potion, no why not, no zawsze się coś tam może przydać. Potem narzekałem kiedyś, że nie miałem tych potioników, co nie? Teraz co? O, kolejny potion, no teraz już narzekać nie będę, skoro kolejny się już trafił. I to jest już, słuchajcie, zaraz kolejne miasto. O, Lillipup, ej, no rzeczywiście, na razie widzę tak właściwie to tylko Pokémony z tej nowej, piątej generacji. Tak jak nam mówili, że w Unowie nie ma raczej Pokémonów ze starszych gen. I no, na razie to widać, po prostu na razie to widać. Quick Attack jest spoko i możemy w sumie zamiast Gasta, bo to jest, wiecie, zawsze jakiś tam cios z Priority jeszcze ze Stabem, więc czemu by nie? Triathlon City, tak jest, to jest, słuchajcie, kolejne miasto. Tutaj czeka nas walka o odznakę. Ogólnie tam były trzy walki i z tego co wiem, to chyba aż wygrał tylko dwie z nich. Pierwszą wygrał, drugą przegrał, trzecią wygrał. Ale w tej grze chyba trzeba wszystko wygrywać. I tutaj to już w ogóle Audino są, co nie? No bo w końcu piąta generacja. Nie ma żadnych tam, wiecie, Chansey, Blissey, nic z tych rzeczy. Tutaj są tylko i wyłącznie to. Ej, czekajcie. Egrastaj, which leader should I battle? Ojejku, z jakim liderem? Ona ma Petilila i szczerze to nie wiem, bo ja nie pamiętam, który miał jakie Pokémony. Powiedzmy, że z Chillim. Tak, chcę, żebym przegrał. No nie pamiętam, kto posiadał jakie Pokémony, no gościu. Co, czego on ode mnie oczekuje tak właściwie? Że będę pamiętać takie rzeczy, który co tam posiadał? O, Muna. Okej. A oni tutaj robią ten, wiecie, miejsce, gdzie można poksy chować, okej. Spoko. Najgorsze jest to, że ja ciężko mi na razie iść, wiecie, gdzieś sobie na salę w momencie, w którym moje Pokémony no nie są wytrenowane. No chciałbym, bo i aż używał, wiecie, w tych walkach... O, Great Ball, super. Czekajcie, sobie upewnię, nie się aż używał Tepiga, Pikachu... I on jeszcze przegrał mając Pikachu. Nie, ja nie wiem, jak aż ty to robiłeś. Naprawdę, on wygrywał jakimiś, jakimiś aszałatami, Tepigami, a nie był w stanie wygrać Pikachu. To wstyd normalnie i hańba. Dream Yard. Okej, okay. Czy tu można w miarę dobrze potrenować? Zaraz zobaczymy. W ogóle zmieńmy sobie Pokémona, bo myślę, że Gal już trochę podtrenowany, co nie? Spróbujmy, niech inni też mają swoją chwilę dzisiaj. Przekonamy się.
Szczególnie jak byłyby jeszcze pokemony, chociaż tutaj to mogą być akurat psychiczne. Ale przydałby się jakiś pokemon. O, właśnie, 9 poziom. No ale w sumie czy ten pokemon... No mamy miotacz ognia, to jest już silny, silny ciosek na ten poziom. Dobra, Muna... Co to w ogóle za dźwięk jakiś śmieszny, takie siu, siu, siu. Dziwnie to brzmi. Jakiś wiatr chyba tutaj zawiewa. Ej, no i nie, no dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że potrzebna mi jest po prostu walka, nie wiem, z trzema, trzy muny mi się trafią. Już na nich dostanę naprawdę sporo doświadczenia, ale no trzeba, no nie wiadomo na których poziomach lider będzie miał te poksy swoje. Dobra, kończ to flame charge'em. Świetnie. No teraz już tego expa oczywiście troszeczkę mniej, co nie zmienia faktu, że wciąż bardzo dużo. Dobra, jeszcze raz. Na ten Dreamyard wejdzie. O kurde, muszarna! Ej, dobra, no to jest. Ej, a może Flame Charge mocniejszy? O, chociaż nie, teraz użyła Defense Curla, więc już na pewno nie mocniejszy. Dobra, ale jak nie ma żadnych. Ej, ona możliwe, że nie ma żadnych ciosów, słuchajcie, za muszarnę po ewolucji, to w ogóle będzie masakrycznie duża liczba. O nie, Saibim, proszę cię, Glon, albo może zmienimy. Dobra, damy Aszałatę, żeby padł, nawet jak będzie trzeba. Żeby zniknął, wiecie, ten efekt Saibima, konfuzja. I spróbujemy teraz, tylko nie użyj tego jeszcze raz. Okej, uda się, brawo, Glon dostanie mnóstwo expa z Lucky Eggiem. 660! O to chodziło, świetnie. Naprawdę, naprawdę ładnie. No i widzicie, tak trzeba, kurczę, expić. Bo jak się nie expi, no to czego tutaj potem wymagać więcej? No trzeba. Nie zamierzam iść na salę i wiecie, od razu się upokorzyć, ja to nie aż, żebym przegrał Pikachu, jak on to zrobił, to ja nie wiem. Naprawdę, wygrał walkę, kiedy walczył dopiero co z otrzymanym Tepigiem, dopiero co otrzymanym Aszałatem, ale przegrał, kurczę, mając Pikachu, no jak on to robił? No jak? Najlepsze pytanie, na które no nikt chyba nie zna odpowiedzi, ale Funowie to on naprawdę miał taki regres straszny chyba. Użyjmy Razor Shella, bo ten Pokémon ma, już w sumie nie wiem, myślę, że ma lepszą. O nie, będzie jeszcze uśpienie, no najgorzej. Dobra, mam nadzieję, że się szybko przebudzisz. O, super. Niech Aszałat też wbije tak do 10 poziomu, zanim my się tam w ogóle wybierzemy. Wiem, że tam też pewnie można trenować po drodze, bo pewnie da się. Ale no trochę wstyd byłoby mi iść, słuchajcie, na pierwszą salę z Pokemonami na levelach 5. No już wbijmy, chociaż tą dwucyfrówkę u każdego, to nie będzie wstydu, że tak powiem. Jakoś to pójdzie, co nie? No zawsze to coś. Dobra, 9, ale braknie ci na 10. No dobra. To jeszcze jedna muna, ale muszarna też byłaby spoko, ale nie. Muszarny niestety nie dostajemy, tylko muna. No ale 10 poziom. 10 poziom wbity i to się ceni. Świetnie. No dobra, to myślę, że możemy stąd iść i możemy zajrzeć do tej sali, zobaczyć co i jak. A no tak, bo to jest sala restauracja. No tak, ci goście prowadzili restaurację przy okazji jeszcze. Ach, widzicie, bida straszna, nie było ich stać na oddzielną restaurację, musieli zrobić restaurację w sali. No i dobra, teraz mówią mi co jest dobre, ale bo każdy lider ma inny typ. Oczywiście jakby ktoś nie wiedział, to mamy tutaj typy, przeciwnik będzie miał... O, dobra, tylko walka z liderami. Witaj w Stratian Gym. Wyglądasz na silnego wyzywającego. Dlaczego nie starczysz walki z nami wszystkimi? No jasne, czemu nie? Słuchajcie. Aż zaczął tam walki od... walczył tak... na tego z Chilliego z Tepigiem, na Kresa z Pikachu, a na Silana z Aszałatem. No to może zacznijmy rzeczywiście od naszego Tepiga, czyli trzeba by iść na... no pewnie poszedł na roślinnego, no już myślę, że tyle to myślał. Chociaż nie będę walczyć Pikachu, bo myślę, że to bez sensu, wiecie. Czyli idziemy na gościa... Chociaż nie, Silan był ostatni i on walczył... Ej, jak on walczył? Bo Silan miał chyba roślinnego Pokemona, albo mi się już myli. Dobra, wiecie co? Zawalczę sobie po swojemu, aż nie myślał, więc ja wolę pomyśleć za niego. Tak, on walczył z nim, ale zaraz to nie? A nie, to chyba muszę jakoś po kolei walczyć. Ojejku, naprawdę? No dobra, to aż mówię, on to walczył pewnie ognisty na ognistego, ja to nie jestem jak on, ja wolę pomyśleć troszeczkę. Dobra, on jest pierwszy i super, i o to chodzi. Pansir, okej, okay. Mamy miotacz ognia, no mocny atak, ale Skaldzik jeszcze mocniejszy, Fire Punch, nie dość mocny, świetnie, brawo Piotrek, dużo expa, widzicie, trzeba było im troszeczkę chociaż tutaj wbić tego poziomu i od razu jakoś to wygląda. O, level 12, pięknie, bo normalnie słuchajcie z tym, czy nie, z nim walczył jako pierwszy, tylko walczył mając Tepiga, kolejna walka to była z tym Kresem, to może dajmy, niech Gal sobie zawalczy. Mówię, no nie będę używać Pikachu, bo to bez sensu. Jeszcze musiałbym jakoś pewnie zrobić, żeby przegrać. No nie, nie, nie. Wiecie, ja staram się naśladować aż, ale no bez przesady, bez przesady, naprawdę. Tak, twoja tura. Dawaj, twoja tura, jak najbardziej. Twój Panpur.
te wszystkie małpy. Kiedyś za nimi nie przepadałem, ale po w sumie serii z... Uj, mocny atak. Ale mamy quick attack, może wystarczy. Kurczę, nie wystarczyło. Został mu z 1 HP dosłownie. Dobra, Piotrek, wchodzisz ty. Ale po serii teraz między innymi z Pokémon Pitch Black, gdzie nasz roślinna małpka się sprawdziła, to jakoś doceniłem te małpy, wiecie? Naprawdę doceniłem, ale oj gal, jeszcze musisz trenować ostro. Troszkę trzeba. Dobra, no i teraz walczymy w końcu z Silanem. Czy jak tam się jego imię wymawiało? On oczywiście towarzyszył w przygodzie Asha, ale no w tej grze raczej nie będzie. Kryt z bajcika, ale my zabieramy mu prawie całe życie i wygrywamy. Dobrze, że nie flinczował, chociaż tyle szczęścia. Brawo, Glon. Uczysz się Defense Curla? Nie, dziękuję. Nie potrzebuję. I co, dostajemy, słuchajcie, nagrodę? Tak, aż pokonał nas wszystkich. Otrzymujesz Trio Badge. Weź też ten TM. Water Pulse. Nie miałem jeszcze Water Pulse'a? Może nie. O, od każdego coś. Fire Blast. Okej. Okay. I co jeszcze dostanę? Bullet Seed. Nie no, spoko. No nie narzekam. Fajnie, że każdy mi coś dał. Miło, no nie powiem. Coś jeszcze mi tutaj powiecie? Nie, nic ciekawego. Dobrze, ludzie, pierwsza odznaka już dzisiaj ogarnięta. Sporo dzisiaj zrobiliśmy. Zdobyliśmy tak właściwie 3 Pokémony, zdobyliśmy odznakę. Oby tak szło dalej, a jakże. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, żeby tak było. My widzimy się już, słuchajcie, w kolejnym materiale, więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia do kolejnego. Cześć i czołem, na razie, hej!